Rozpoczynamy podcast Powstanie Warszawskie z perspektywy młodego pokolenia, organizowany przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Ja nazywam się Adrian Bochenek, pełnię funkcję prezesa zarządu głównego, a moimi i Państwa gośćmi będą dzisiaj członkowie stowarzyszenia. Kamil Giera, prawnik, społecznik i pasjonat historii. Witam. Dzień dobry. Oraz Łukasz Bugara, informatyk, grafik, miłośnik nauk społecznych. Witam. Witajcie, Łukaszu. Dzisiaj porozmawiamy o Powstaniu Warszawskim z okazji jego 79. rocznicy. Natomiast nasza rozmowa będzie nieco inna od standardowych podcastów związanych z tą tematyką. Mianowicie porozmawiamy sobie o tym, jak Powstanie Warszawskie kształtuje się dzisiaj z perspektywy młodego pokolenia. I pierwsze pytanie do Kamila będzie brzmiało następująco. Co młode pokolenie może wyciągnąć z postawy powstańców warszawskich? Moim zdaniem młode pokolenie aktualnie żyjących Polaków może wyciągnąć z postawy powstańców bardzo dużo. Tutaj przede wszystkim wskazałbym na wartości, jakimi kierowali się powstańcy, czyli patriotyzm, głębokie umiłowanie ojczyzny, również pełne oddanie ojczyźnie ze zdolnością do poświęceń, również do tych poświęceń najwyższych, z ofiarą życia włącznie. To są wszystko wartości, które mogłyby i powinny przyświecać obecnemu pokoleniu, przede wszystkim akcentując tutaj wartości patriotyczne. Warto zwrócić uwagę na to, w jakich przekonaniach, w jakich wartościach to pokolenie powstańców warszawskich było wychowywane. To właśnie tradycja, historia, to wszystko kształtowało pokolenie zdolne do najwyższych poświęceń. Powstańcy sami wychowywali się w tradycjach powstań, ale tych XIX-wiecznych. Pamięć o powstaniu styczniowym była bardzo żywa w II Rzeczypospolitej. Powstańcy styczniowi byli otaczani szczególnym kultem i to wychowanie, które zapewniła II Rzeczypospolita, która funkcjonowała niespełna 20 lat, ten okres nawet był mniejszy, licząc od końca wojny bolszewickiej, była w stanie wychować pokolenie, które nie bacząc na własne życie, było w stanie rzucić je na szale walki o ojczyznę. Oczywiście dzisiaj my nie stajemy przed takimi wyborami tymi najtrudniejszymi, ale powinniśmy czerpać głęboko z postawy patriotycznej, z postawy, która nakazuje działanie dla dobra wspólnego, dla dobra Polski, już tutaj bez konieczności ofiar, ale poprzez codzienną pracę, poprzez edukację, poprzez te nasze codzienne działania, działać dla Polski, dla tych, którzy oddali za nią życie, z myślą o tych, którzy byli zdolni do tych poświęceń największych. Tak jak wspomniałeś, miłość do ojczyzny była obecna wśród powstańców warszawskich i na pewno nie jest to przez nikogo kwestionowane. Natomiast w nawiązaniu do tego twierdzenia o wychowywaniu obywateli przez drugą RP w duchu patriotyzmu, chciałem zapytać, czy dzisiejsza III Rzeczpospolita równie dobrze wychowuje swoich obywateli, szczególnie młode pokolenie? Myślę, że to trudne pytanie i gdzieś każdy młody człowiek może sobie na nie odpowiedzieć sam, czy został wychowany w duchu patriotycznym, bo tutaj nie tylko rola państwa, powiedziałem, używając pewnego skrótu myślowego, Druga Rzeczypospolita, bo na to wychowanie składa się tak jak i wtedy, tak i dzisiaj pewien ciąg instytucji, które jest zaangażowane w wychowanie, czyli przede wszystkim szkoła, edukacja, ale także ogromne znaczenie ma rodzina, to jakie wartości są indywidualnie przekazywane w rodzinach, również społeczność, którą się otaczamy, instytucje, w których uczestniczymy, no właśnie jak na przykład stowarzyszenia, organizacje harcerskie, które w dwudziestoleciu międzywojennym były szczególnie aktywne, więc tutaj trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że przede wszystkim to zależy od tego, w jakim kręgu dana osoba będzie mogła te rzeczy odbierać.
I o to samo chciałbym zapytać Łukasza, mianowicie co młode pokolenie może wyciągnąć z postawy powstańców warszawskich? Oczywiście mówimy o dzisiejszym młodym pokoleniu. Myślę, że bardzo ważnym punktem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy widzimy polaryzację, jest to, jak bardzo niezależnie od poglądów powstańcy byli zjednoczeni tak naprawdę, reprezentowali całe szerokie spektrum tak naprawdę ruchów ideowych, ale jednocześnie podczas tej walki walczyli przede wszystkim o wolność swoją, wolność ojczyzny tak naprawdę i byli właśnie gotów ponieść najwyższe poświęcenie dla tej sprawy. Natomiast na pewno z racji choćby nawet poziomu życia i tego, jak aktualnie żyjemy, myślę, że ciężko młodemu pokoleniu dzisiaj przyjąć, jaka sytuacja panowała w okupowanej Polsce, generalnym gubernatorstwie, ponieważ warto też dodać co innego. Drugie pokolenie II Rzeczpospolitej, jak powiedział Kamil, było wychowane w duchu powstań, ale również to było pokolenie, które było wychowywane w duchu wolnej ojczyzny, która tak naprawdę nie tak dawno wtedy odzyskała tak naprawdę swoją niepodległość i suwerenność, po czym została ona brutalnie zmiażdżona w 1939 roku. Dodajmy do tego jedną z najbardziej krwawych i bestialskich okupacji, jaką prowadzili okupanci niemieccy. To są rzeczy, które no nie da się tak naprawdę przełożyć na dzisiejsze czasy, niestety, żeby to w ogóle po prostu zrozumieć, do czego sami bylibyśmy zdolni po prawie 5 latach tego typu doświadczeń, tego typu okupacji, poczucia, że każdego dnia tak naprawdę możemy zginąć. Na pewno bez wątpienia postawa powstańców powinna skłaniać młode pokolenie do pracy nad budową dobrobytu, budową bezpieczeństwa, silnego państwa wspólnego dla narodu polskiego. Bo to, że będą pewne podziały, to zawsze będą, ale przede wszystkim razem zawsze możemy coś więcej osiągnąć. I przychodzi również czas próby i również i musimy wobec tych najcięższych nieraz prób tak naprawdę stać zjednoczeni, bo tylko wtedy nie upadniemy. Więc jeżeli miałbym tak powiedzieć, odpowiedzieć wprost, co młode pokolenie może tak naprawdę wyciągnąć z postawy powstańców warszawskich, jest to, że mimo wszelkich różnic zawsze powinniśmy pamiętać, że tworzymy tak naprawdę jeden naród, który mimo wszelkich podziałów powinien jednak budować wspólne dobro. Możemy się spierać, ale zawsze jednak dążmy do tego, czyli budowę wspólnego dobra. Tylko teraz pojawia się pytanie, jak wykształtować czynniki, które pozwolą nam budować wspólne dobro, ponieważ jak wiemy, w Powstaniu Warszawskim brali udział ludzie bardzo różni, o różnych poglądach, różnych rolach społecznych. W dzisiejszych czasach wobec Powstania Warszawskiego również pojawiają się kontrowersje, mianowicie zyskuje tutaj polaryzacja, która jest wszechobecna w polskiej polityce, szczególnie właśnie jeżeli dzisiaj rozmawiamy o młodym pokoleniu. I pytanie moje, w jaki sposób w dzisiejszych czasach połączyć polaryzowane sceny polityczne, tak jak powstańcy warszawscy, budować po prostu silną Polskę? Na pewno są dwa aspekty. Pierwszy to jest to, o czym powiedział Kamil, czyli szeroko zakrojona edukacja. Warto pamiętać tak naprawdę, i kwiat młodzieży polskiej tak naprawdę zginął podczas Powstania Warszawskiego, ile utalentowanych artystów, potencjalnych badaczy, uczonych tak naprawdę straciło życie, oddając za wolną ojczyznę. W tej kwestii koniecznie musi być edukacja, jak i również budowa swoich, naszych własnych polskich sił, jak i również budowa takiego poczucia dumy z przynależności narodowej. Ponieważ w dzisiejszych czasach, w okresie PRL-u, panowała u nas bardzo wybielona wizja, jak wygląda świat liberalny. Teraz też doszło do nas do niego, że również i ten świat ma swoje wady. I również troszkę zapanowało takie rozczarowanie, ponieważ choćby nawet młodzi ludzie czasami no, spotykają się z pewnymi ograniczeniami, które nie są w stanie przeskoczyć. Podobnie jak często wchodzą tu również tutaj zawiedzione ambicje, że jednak wybrali pewne drogi, które no, ostatecznie nie doprowadzają ich do dobrego punktu i mają przez to choćby nawet problemy życiowe. Drugą rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć, jest to, że osobiście uważam, że Polacy mieli okazję już w zeszłym roku pokazać, że w momencie potencjalnego zagrożenia potrafią działać wspólnie mimo ponad podziałami. A tutaj w tym przypadku mi chodzi o postawę wobec uchodźców z Ukrainy. Tak naprawdę
pomoc wtedy była oddolna. Wszyscy sobie zdajemy sprawę zagrożenia od strony Federacji Rosyjskiej i tak naprawdę przeróżne organizacje, stowarzyszenia ruszyły do pomocy i tak naprawdę wszystko poszło oddolnie, naturalnie. Nie ma co ukrywać, że największa zawsze taka mobilizacja i chęć ludzi do właśnie pracy nad wspólnym dobrem jest, kiedy panuje takie poczucie zagrożenia. I to widać doskonale w tym przypadku państw, które społeczeństw, które tak naprawdę, nad którymi takie zagrożenie wisi. W przypadku Polski myślę, że też sytuacja od zeszłego roku dała dużo do myślenia, że świat, w którym żyjemy, gdzie jednak możemy korzystać tak naprawdę z telefonów, wracać bezpiecznie do domu, jeść, tak naprawdę konsumować, cieszyć się życiem, no to nie jest świat dany na zawsze. Ponieważ zwykle kiedyś gdzieś patrzyliśmy na zagrożenia medialne, gdzie panowały konflikty gdzieś daleko od granic Polski, ale od zeszłego roku myślę, że ta perspektywa się zmieniła i dla wielu osób dotarło, że pewne zagrożenie jednak jest tuż, tuż blisko. I to też zmienia pewną optykę, że czasami musi panować pewne społeczne poświęcenie, trzeba po prostu więcej pracować tak naprawdę na rzecz państwa i rozwijać się właśnie, budować te możliwości, które sprawią, że ostatecznie mimo tych wszelkich zagrożeń my jako państwo, jako naród po prostu wyjdziemy obronną ręką i zwycięską ręką. Na pewno musi się to wszystko łączyć również z budową własnych sił. Ludzie muszą też wiedzieć, czego mają bronić, na czym mają pracować tak naprawdę, co myślę, że aktualnie ma miejsce, ponieważ oczywiście to jest wszystko uzależnione od miejsc, ale z czego, co pamiętam, to badania społeczne związane z gotowością do obrony ojczyzny na wypadek wojny, akurat Europa Środkowo-Wschodnia między średnie a wysokie wyniki prezentowała na rzecz dużo bardziej w tej kwestii pacyfistycznie nastawionych społeczeństw zachodnich. Czy zatem uważasz, że to jest taki polski gen walki? Ponieważ mimo tego, że w samym Powstaniu Warszawskim zginęło według szacunków nawet 200 tysięcy osób, a w czasie całej wojny, całej II wojny światowej miliony Polaków, to jednak ten taki nasz gen walki przetrwał, co było dobrze widać na początku wojny na Ukrainie, gdzie Polacy tak naprawdę gotowali się do pomocy. Jeżeli jak najbardziej. U nas w narodzie polskim aktualnie dalej funkcjonuje również zamiłowanie do wolności, do własnej podmiotowości i suwerenności. Ponieważ choćby nawet sama pamięć o zniknięciu Polski z map Europy spowodowanych rozbiorami, dalej w nas żyje. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że jednak w tej historii niedawnej to nasze miejsce w Europie nie musi być zawsze dane. Natomiast też warto pamiętać w przypadku postawy powstańców warszawskich jest to, że Niemcy w ramach swojej polityki ideologicznej, rasowej, w ich wizji Europy nie było miejsca dla Polaków. To już tyle walka o odzyskanie wolnego państwa, tylko o własny byt. I zresztą może to będzie zbyt odważne porównanie, ale o ile dobrze pamiętam, w przypadku propagandy rosyjskiej podobnie jest aktualnie w przypadku narodu ukraińskiego, gdzie odmawiało się im, bądź odmawia dalej, ich poczucia własnej tożsamości jako narodu ukraińskiego. W ramach tak samo to jest oczywiście napędzane przez imperialną ideologię. Więc ja myślę, że my mamy po prostu poczucie, bo przetrwaliśmy, my Polacy przetrwaliśmy konflikt, gdzie jedna z sił nam wrogich po prostu ogólnie skazywała cały naród na śmierć. Zresztą nie tylko to dotyczyło narodu polskiego, tylko dotyczyło to ogólnie narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Gdzie w nowym niemieckim porządku po prostu nie było dla nich miejsca. I myślę, że ten gen walki jak najbardziej u nas funkcjonuje, ponieważ my doskonale wiemy, jak to jest, kiedy ktoś inny jest u nas gospodarzem, kiedy my nie mamy nic do powiedzenia. To bardzo mądra wypowiedź, Łukaszu. Myślę, że jak najbardziej poruszy to dyskusję wśród naszych widzów. Natomiast ja teraz chciałbym zapytać o to, jak prezentuje się temat Powstania Warszawskiego w dzisiejszych czasach. W jaki sposób prezentuje go rząd czy instytucje państwowe, a w jaki sposób społeczeństwo obywatelskie? I to pytanie kieruję do Kamila.
tej odpowiedzi trzeba zacząć od tego, że temat Powstania Warszawskiego jest wciąż bardzo mocno aktualny. Ta dyskusja na temat Powstania Warszawskiego jest ciągle żywa. Cały czas powstają nowe publikacje. Są to publikacje polskie, ale też coraz częściej zagraniczne. Tutaj warto podkreślić, że ta dyskusja o Powstaniu Warszawskim, ona trwała przed jego wybuchem, później wśród samych powstańców, a także zaraz po jego zakończeniu. I teraz w zasadzie jesteśmy kolejnym pokoleniem, które jest spadkobiercą tego, co wydarzyło się w sierpniu 1944 roku. Cały czas żyją powstańcy, ta historia jest żywo przekazywana. Cały czas to pokolenie powstańców może przekazywać treści, możemy z nich korzystać w sposób bezpośredni, więc temat Powstania Warszawskiego jest bardzo mocno zakorzeniony obecnie wśród młodego pokolenia, ale także tego starszego. I myślę, że od tego tę analizę powinniśmy zacząć. Odnosząc się do drugiej części pytania, myślę, że ogromny przełom w kultywowaniu pamięci o Powstaniu Warszawskim odgrywa Muzeum Powstania Warszawskiego, założone dzięki staraniom prezydenta Lecha Kaczyńskiego, i ono w pewien sposób reaktywowało pamięć o Powstaniu Warszawskim w sposób instytucjonalny. Stworzenie muzeum było tutaj krokiem według mnie przełomowym. Oprócz tego powstaje, nadal trwa cały ruch oddolny skupiony wokół idei związanych z Powstaniem Warszawskim, wokół pamięci o kombatantach. Ten trzeci sektor przy wsparciu państwa lub też całkowicie oddolnie organizuje szereg inicjatyw, śpiewanie pieśni patriotycznych, biegi związane z Powstaniem Warszawskim, szereg różnego rodzaju wydarzeń, czy w końcu godzina 17, ta godzina W, gdzie cała Warszawa zatrzymuje się, by oddać hołd powstańcom wraz z całą Polską, bo te syreny rozbrzmiewają w całej Polsce. Więc ta pamięć o Powstaniu Warszawskim z całą pewnością jest dzisiaj żywa i na pewno bardzo ważne, żeby młode pokolenie cały czas to kultywowało, ponieważ tak jak już w tej swojej pierwszej wypowiedzi zaznaczyłem, jest cała masa postaw, z których warto i w moim głębokim przekonaniu należy również czerpać. W obecnych czasach dyskusja o Powstaniu Warszawskim nadal trwa. Istnieją dwie różne strony sporu. Jedną z tych stron są osoby krytykujące decyzję dowództwa o wybuchu Powstania Warszawskiego. Myślę, że takim najbardziej znanym publicystą opowiadającym się za tą opcją jest Piotr Zychowicz. Chciałbym Cię, Kamilu, zapytać, czy według Ciebie 1 sierpnia to święto narodowe, z którego powinniśmy być dumni, czy tak jak twierdzi druga strona, powód do obniżenia flagi polskiej do połowy sztandaru? Powstanie warszawskie na pewno było decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego była na pewno decyzją bardzo trudną, bardzo tragiczną w swoim wymiarze, gdyż wiązała się w dalszej konsekwencji z ogromnymi ofiarami, ze śmiercią kilkunastu tysięcy powstańców i setek tysięcy mieszkańców cywilnych Warszawy. Na pewno ta dyskusja o Powstaniu Warszawskim nie powinna przyćmić faktycznych sprawców tej katastrofy, czyli bezpośredniej odpowiedzialności, jaka była na III Rzeszy, że to na nich spoczywa odpowiedzialność w zakresie mordu na cywilnych obywatelach, a także późniejszego wyniszczenia stolicy. Dyskusja o sensie
i tej decyzji o wybuchu powstania warszawskiego no, w dużej mierze będzie się opierać na domniemaniach, które obecnie jest trudno rozstrzygnąć, czyli jakie są alternatywy, gdyby powstanie nie wybuchło. Tutaj część historyków opowiada się za tym, że to powstanie i tak w jakiejś formie zostałoby zorganizowane przez działania Armii Ludowej, która pewnie odgrywałaby jakieś prowokacje, czy po prostu przez samą mobilizację mieszkańców stolicy, która doznała kilku lat tragicznej w skutkach okupacji. Drugą kwestią podnoszoną przez historyków jest także kwestia tego, co gdyby powstanie nie wybuchło. Tutaj pojawia się teza o utworzeniu z Polski kolejnej Republiki Radzieckiej. Natomiast no, ten materiał historyczny jest bardzo ograniczony ze względu na brak dostępu do rosyjskich archiwów. Natomiast z całą pewnością, niezależnie od tego, po jakiej stronie dyskusji ktoś stawałby, czy po jednej, czy po drugiej, to powinien być to dla niego dzień ważny i dzień, w którym dumą należy pamiętać o heroizmie powstańców, o bezpośrednim oddaniu życia w służbie ojczyzny, i to są rzeczy, to są wartości, z których niezależnie od oceny powstania powinniśmy i jesteśmy dumni. A potem do Kamila. Kamilu, też myślę, że warto dodać do twojej wypowiedzi też dwie ważne kwestie, mianowicie Warszawa miała zostać miastem twierdzą, Festung Warschau. Też nie ma co ukrywać, tego typu miasta zazwyczaj kończyły tak naprawdę jako gruzy, gruzowiska. One były bardzo wyniszczone, co choćby nawet widać w przypadku wschodzie, jak skończył choćby nawet Mińsk, czy w późniejszym okresie wojny Wrocław, wcześniej Festung Breslau. A w przypadku też, myślę, Armii Ludowej też warto dodać tak naprawdę, jak wyglądał przebieg akcji Burza i tak naprawdę jak wyglądało traktowanie ludności cywilnej i właśnie żołnierzy Armii Krajowej w Kresach Wschodnich przez czerwonoarmistów. Bo nie ma co ukrywać, niestety tak naprawdę ani z jednej, ani z drugiej strony nie było żadnej perspektywy pozytywnej z perspektywy mieszkańców Warszawy, zwłaszcza dodajemy do tego bardzo ograniczony dostęp do informacji. Tak, zgadzam się tutaj. Decyzja o wybuchu powstania była no, decyzją zdecydowanie tragiczną poprzez bardzo mały krąg wyboru i każda z decyzji w zasadzie podjętych przez dowództwo Armii Krajowej sprowadzała się do pewnego tragicznego wyboru. Zatem Łukaszu, teraz pytanie do ciebie. Jak prezentuje się temat Powstania Warszawskiego w dzisiejszych czasach? Czy jest to godna prezentacja, czy może według ciebie można byłoby zrobić tutaj coś lepiej, coś innego w tym zakresie? Osobiście myślę, że od strony instytucjonalnej, jak i oddolnej, i to dotyczy nie tylko tematu Powstania Warszawskiego, ale ogólnie kombatantów II wojny światowej. Myślę, że mamy kilkanaście lat okresu, gdzie faktycznie dba się o weteranów, kombatantów, pielęgnuje się pamięć, przeprowadzono wiele rozmów, spisywano wspomnienia, starano się po prostu utrzymać to świadectwo, żeby móc je przekazywać dalszym pokoleniom. I w tej kwestii myślę, że tak naprawdę w okolicznościach, gdzie tych osób jest niestety coraz mniej pośród nas, i tak została wykonana naprawdę ogromna praca, żeby móc jak najwięcej tego świadectwa tak naprawdę zachować. W przypadku Powstania Warszawskiego myślę, że jeżeli chodzi o same obchody, to w dużej mierze możemy właśnie widzieć tą solidarność, o której wspominałem. To jest temat, który jednak w dużej mierze łączy osoby, niezależnie od ich poglądów politycznych, z wyjątkiem może pojedynczych głosów, ale w dużej mierze tutaj wszyscy tak naprawdę stoją wszyscy wspólnie i chcą jak najbardziej uszanować aktualnie żyjących powstańców, jak i również po prostu czyn zbrojny tak naprawdę, jaki się dokonał w ramach tego wydarzenia.
jakże tragicznego. Na pewno od strony przestrzeni publicznej. Aktualnie oczywiście, że panuje dyskusja na temat powstania, tylko że z drugiej strony osobiście uważam, że to jest temat, który powinni po prostu badać czysto historycy i przedstawiać to jako fakty, ponieważ taka, już tak to określę, gdybologia, czy warto było, czy nie było, to jest bardzo fajny temat, który bardzo wygodnie robić, kiedy człowiek sobie siedzi na kanapie, pije kawę tak naprawdę i to nie on jest odpowiedzialny tak naprawdę za te wszystkie życia. Bardzo łatwo gdybać, kiedy ma się dostęp teraz do takiej szerokiej informacji tak naprawdę, ma się perspektywę różnych stron. Ma się aktualnie tego świadomość, coś, czego tak naprawdę osoby decyzyjne w tamtych czasach w dużej mierze nie mieli tak naprawdę. Mieli bardzo ograniczone możliwości zdobywania informacji, opierali się na tym, co mieli. Natomiast jeżeli mogłem się do czegoś tak naprawdę mieć do czegoś uwagi, to osobiście uważam, że jak chodzi o pamięć historyczną, nie potrafimy jej zaprezentować naszym sąsiadom. Żyjemy w globalizowanym świecie i niestety przekaz pokazywania naszej historii jest w dużej mierze bardzo mały. Amerykanie, moim zdaniem, pokazali świetnie, jak dosłownie można zrobić całą popkulturę filmową opartą tak naprawdę na kinie wojennym. Myślę, że tak naprawdę no, my wszyscy dorastaliśmy przy wielu filmach. Czy to O jeden most za daleko, Złoto dla zuchwałych, czy choćby nawet Cienka czerwona linia. U nas niestety jest bardziej zawsze pokazywanie tego typu treści na rynku wewnętrznym, a uważam, że szkoda, bo powstanie warszawskie to również nie tylko jest heroiczny tak naprawdę zryw, ale również pokazanie, zwłaszcza na Zachodzie, postaw postaci brygady Oskara Dirlewangera, która w Warszawie tak naprawdę jest odpowiedzialna za okropne zbrodnie. Bardzo one są ciężkie do opisania, ale pytanie, ile osób tak naprawdę ma świadomość, jakie zachowania te miały miejsce wobec ludności cywilnej, wobec właśnie kombatantów i skali zbrodni tak naprawdę, jaką Niemcy robili w Warszawie, czyli nie ma co ukrywać. No, zapadła decyzja, że po prostu Warszawa jako miasto ma zniknąć. I tutaj osobiście uważam, że jest taka troszkę zmarnowana szansa. Mamy naprawdę wiele postaw bohaterskich, które moglibyśmy tak bardzo dobrze przedstawiać i przedstawiać zachodniemu odbiorcy. Moim osobistym zdaniem jest takie, że Polacy nie potrzebują szukać na siłę bohaterów, bo po prostu w swojej historii mają źródeł wielu, tylko po prostu trzeba ich zaprezentować. No i w przypadku filmów, no to temat Powstania Warszawskiego był poruszany kilka razy. No ostatnim razem to była twórczość Jana Komasy. I to były dwa filmy. Miasto 44, które było takim nastawieniu filmu wojennego, młodzieżowego. Drugim to było Powstanie Warszawskie, już oparte na materiałach archiwalnych, które zostały odświeżone, następnie skoloryzowane. Dopiero w ostatnim czasie można zauważyć, że tutaj jest Polska Fundacja Narodowa za to odpowiedzialna, gdzie widać, że dane, choćby nawet kanały social media, tworzą materiały anglojęzyczne, ale właśnie przedstawiające polską perspektywę historii. Osobiście uważam, że na tle treści to dalej mało, spokojnie stać nas na więcej, ale to już jest na pewno dobry krok, żeby pokazać naszą perspektywę, że dlaczego właśnie dla zachodniego odbiorcy, dlaczego Polacy są jacy są, dlaczego bardzo dbamy właśnie, żeby uczcić Powstanie Warszawskie. Tak jak Kamil wspominał, godzina W, gdzie w całej Polsce o godzinie 17, 1 sierpnia wyjął syreny w samej Warszawie, słynne zatrzymanie się miasta. Nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie upamiętnia się tak wydarzenie. Pokażmy, że potrafimy, zwłaszcza, że w przypadku materiałów anglojęzycznych w swoim czasie Instytut Pamięci Narodowej wydał znakomity materiał, właśnie dedykowany bardziej zachodniemu odbiorcy, który był bardzo pozytywnie przyjęty. Mówię, wykorzystujmy to, zwłaszcza, że mamy możliwość doświadczać historii żywej. Też przedstawiajmy te wspomnienia, przekazujmy je dalej, ponieważ to aktualnie możemy zrobić. Za 20 lat Powstanie Warszawskie będzie jednym z wielu historycznych wydarzeń. Niestety już nie będzie tych świadków żywej historii, bo i tak samo obchody i upamiętnienie też będą stopniowo tak naprawdę traciły na tym, bo już nie będzie tych świadków, niestety.
Choć oczywiście świadectwo Warszawy, które jak Feniks z popiołów ponownie wyrosła, jak najbardziej to oczywiście zostanie i to będzie widoczne świadectwo. Jak mówię, pamiętajmy o tym przekazie. Tym przekazie, póki jeszcze ta historia jest żywa. Dziękuję bardzo również. Na koniec dodam od siebie, że pomimo polaryzacji polskiej sceny politycznej, rocznica Powstania Warszawskiego jest zawsze dniem, w którym jednak wszyscy Polacy zbierają się pod wspólną biało-czerwoną flagą, by uczcić oraz złożyć hołd powstańcom. I jak dla mnie jest to wydarzenie naprawdę wyjątkowe we współczesnej historii Polski. Oby takich więcej. Natomiast ja już moim gościom serdecznie dziękuję i do usłyszenia w kolejnych podcastach. Dziękujemy, do widzenia. Dziękuję.